Organizatorzy otwartych mistrzostw Wrocławia nie mają wiele czasu na odpoczynek. Szybkie podsumowanie minionej edycji i szybki start w nową. Tak to zazwyczaj wygląda. Wbrew pozorom, grudzień i styczeń to bardzo pracowity czas dla wszystkich związanych z OMW. Teraz powoli, powoli mistrzostwa będą nabierać tempa. Rozpoczęli szachiści. Za nami już pierwsza runda zmagań klasyków. Pod koniec miesiąca będą rozgrywać kolejną, plus rozpoczną się zmagania w szachach szybkich. Do tego w najbliższym czasie czeka na start Ergo Wioseł. Pierwsze zawody w dyscyplinie, która jest w pakiecie sportów The World Games 2017, zaplanowano na 1 lutego. Tak jak w latach poprzednich, rywalizacja będzie się odbywać w kilkudziesięciu dyscyplinach. W marcu do zmagań przystąpią siatkarze, czyli przedstawiciele sportu, który jak co roku cieszy się największym zainteresowaniem. Które sporty pobiją w tym roku rekordy, które będą się cieszyć wielką frekwencją? O tym przez te 12 miesięcy będziemy się przekonywać. Organizatorzy zapewniają świetne obiekty, dobre przygotowanie sal, boisk, najnowocześniejszy sprzęt. Będzie się działo. Mamy nadzieję, że zadowoleni przede wszystkim będą sportowcy. Liczy się dobra zabawa i czas spędzony w gronie przyjaciół i na sportowo. To zawody dla amatorów, więc zachęcamy wszystkich do udziału w otwartych mistrzostwach Wrocławia.